ten Jerzyniew w Kamaszach. Odcinek 29. A co Łukasz na perspektywę tej małej wojny? Jak co? Łukasz w ekspresowym tempie to skubaniec zachorował na korzonki. Wcale bym nie zdziwił się, jakby powiedział, że zaraził się tym paskudztwem od kichnięcia przez innego na te całe korzonki zarażonego. W każdym bądź razie poszedł sobie Łukasz na zwolnienie lekarskie, zamiast zapierdalać gdzieś po polach i lasach. Wszystko wskazywało na to, że on to już bardzo dobrze wywąchał, jakie to kurwa atrakcje szykuje dla nas wszystkich szef rozpoznania pułku. Miał jednak chłop na czym czapkę nosić. Pisząc wieczorami płetwie te wszystkie konspekty, mając wgląd do tych całych kurwa militarnych planów, map i prawie że wypowiedzenia wojny, załóżmy armii, wtedy górnej Wolty, a obecnie Burkina Faso, no wychodziło z tego wszystkiego tylko jedno. Może taką właśnie Woltę to tłuk odjebie nam konkretną, a i wszyscy dostaniemy po piździe i to konkretnie. Jedno było tylko zastanawiające. Po jakiego chuja wystawione było zapotrzebowanie na ćwiczebne miny przeciwczołgowe, czyli takie krążki ważące ładną parę kilo każdy. Przecież tamte czarne wojaki w tej Afryce to chyba czołgami po lasach nie zapierdalają, bo raz, że tam gorąco, a po drugie to ponoć lwy na widok czołga i jego sterczącej w niebo lufy to pierdolca dostają. I wtedy jak te kilkadziesiąt ton żelastwa pilnować, co to w charakterze czołgu stoi? Jak tam lwy wkurwione chodzą? No jak? Po co zatem nam te ćwiczebne miny? No o tym dowiedzieć się miałem zarówno ja, jak i reszta kompanii po ogłoszeniu tej całej wojny. O godzinie zero, czyli o północy, zamiast wchodzić na przedostatni etap gry wstępnej przed ciurlaniem swojej baby, no to Lewandowski ogłosił alarm. Brakowało tylko jeszcze jak w Krakowie tego strażaka, co to w piżamie, ale w żelaznej czapce na głowie, to na trąbce hejno w nocy wygrywa i ludzi wkurwia. Aby ten cały alarm urozmaicić, to skurwiel ogłosił, że wróg zaatakował elektrownię, to i prądu nie ma i świateł zapalać nie wolno. Po ciemku wszystko ma być. Czy tą elektrownię zaatakowali zrzuceni na spadochronach aborygeni z Australii, czy inne tam papołasy z żazgą w nosie, tego to nikomu nie zdradził. Elektrownia została rozjebana w piździec, a miedziane kable z tej elektrowni, to kto wie, może i ten cały agresor właśnie targa na taczkach do skupu złomu. No i znowu bez sprzętu, bo jakieś tam kolejne sabotażysty, chuj wie skąd, po raz kolejny zepsuli te nasze wojenne powozy. Janek jako kapral stwierdził, że ta grupa sabotażystów to na bank podjebała kierownicę z naszych wojennych pojazdów wraz z przełącznikami kierunkowskazów, z radości śpiewając po norwesku Bogu Rodzicę. Wyniesienie tego całego sprzętu jak na wojnę, no i jeszcze po ciemku, stworzyło taki rozpierdol, że głowa mała, ale daliśmy radę i wyruszyliśmy w drogę niczym te żółte skurwiele za Mao Tse-tunga, których to prowadzał on po górach w to i z powrotem, nazywając te ich trwające miesiącami spacery długim marszem. Lewandowski, czyli tłuk, zamiast jak na Słowianina przystało walnąć sobie garnucha i zaliczać jakieś tam erotyczne fikołki ze swoją babą w rytm defilady na Placu Czerwonym, to manewry ogłosić wolał, no i ludzi wkurwić. Wymaszerowaliśmy w środku nocy, jak jakieś pojeby na tą nową wojnę tłuka, pod przewodnictwem guru kompanii rozpoznawczej Płetwy oraz wkurwionego już totalnie Piaska. Gdzieś po kilku kilometrach na horyzoncie pokazał się nasz star, a na jego pace leżał komplet min przeciwczołgowych. Tłuk oświadczył, że ze względu na przewidziany atak czołgów nieprzyjaciela, to mamy brać to gówno ze stara i targać do miejsca, w którym rozłożymy pole minowe i wroga zatrzymamy. Było po sztuce na łeb, nie licząc kadry. Taka mina przeciwpancerna to był pokaźnych rozmiarów krążek z plastiku, wypełniony elegancko czymś, co to wagowo miało zastępować jakiś tam ładunek wybuchowy, a mający to niby podrzucić do góry te kilkadziesiąt ton tego czołga wraz z gąsienicami. No i ponoć takiemu czołgowi krzywdę to miało zrobić.
Lekkie to skurwysyństwo jednak nie było, a i do noszenia niezbyt wygodne, bo część tych min miała uchwyty lub jakieś tam przywiązane do nich kurwa szpagaty, ale większa część tego dobytku nie miała nic, aby to w łapach nieść. No i właśnie te przeciwpancerne gówno bez uchwytów to kociarstwo, a nikt inny targało oburąc przed sobą na klacie. No przejebane na maksa. Ta cała wymyślona przez tłuka sytuacja wojenna z tymi czołgami to była równie abstrakcyjna jak załóżmy, że atak zbuntowanych i mocno wkurwionych na dalekim wschodzie czukczów w zaprzęgach reniferów, a wspomaganych przez całą dywizję północno-koreańskich snajperów, a jadących okrakiem na syberyjskich mamutach. Wiadomo było, że chodzi o konkretne prześciganie kompanii razem z kadrą. No i tak do rana łaziliśmy po lasach i polach z tym całym homontem na garbie i minami w łapach. Słonko już wstało, gdy zrobiono półgodzinną przerwę na Michał z puszek. Aby wróg nie wiedział, gdzie jesteśmy, a może i co też armia polska wpierdala na śniadanie, to te wszystkie puszki należało zakopać w ziemi. No tak minimum na pół metra. Potem dobytek na garba, miny w łapy, nowy krzyżyk na mapie i poszli w pizdu. Po kolejnych kilku godzinach dotarliśmy do następnego miejsca na mapie, a tłuk już czekał przy ułazie, popijając skurwiel kawał z termosa i wystawiając, siedząc na krzesełku ryja do słońca. Oświadczył, że wywiad dotarł do planów nieprzyjaciela i tą właśnie drogą będą popierdalały te czołgi. I my mamy rozłożyć na tym właśnie skrzyżowaniu dróg leśnych to całe pole minowe. Ale najpierw to mamy brzuskami zamaskować stara, aby nieprzyjaciel go z samolotu czasami nie zobaczył. No i saperki w łapy. I dalej zakopywać te miny w miejscach wyznaczonych przez tłuka, który to, no nie wiadomo jakim cudem, ale i fachowcem od saperskich zagadnień się stał. Star został też zamaskowany. No i wygrzybywaliśmy w ziemi te dołki pod miny, no i cały ten plan zatrzymania czołgów nieprzyjaciela w pewnym czasie poszedł w pizdu, albowiem gdzieś w oddali słychać było jakby popierdywanie, które wraz z czasem przypominało znany wszystkim w tamtych czasach odgłos nie jakiegoś tam kurwa czołga, a naszego motorowera marki Komar. No i rzeczywiście, za drzew wyłonił się jakiś mundurowy z karabinem na plecach i nie był to żaden wojenny, a był to leśniczy. Motorower jakby zaniedbany, bo leśniczy, no to nogami ostro hamował, aby nie przyjebać w któregoś z nas. No i od razu widać było, że na zadowolonego to on nie wyglądał. Poprawił dwururkę na garbie, chwycił nosa, dwoma paluchami z gracją pierdolną smarka, po czym resztę zielonych wydzielin strzepnął o ziemię. Podszedł do tłuka i nie patrząc na jego szarże zapytał, co wojsko robi w jego lesie i co za chuj wpadł na pomysł, aby to na leśnej drodze dziury w ziemi kopać, jak tędy wywożą drewno ze zrębu. I dlaczego on to o niczym kurwa nie wie. A poza tym, kto mu pozwolił wycinać brzuski i ciężarówkę nakrywać? Tłuk zaczął tłumaczyć, że jesteśmy na zajęciach i inne tam duparele. Ale leśniczy przerwał mu te jego wywody, że lepiej by było, aby on nie pierdolił mu tu głupot i dziury w ziemi raz dwa zakopywał, bo jak mu się jakiś samochód z drzewem na tych dziurach wypierdoli, to jemu i całej jednostce to się w dupie zagotuje z kosztów. A jak kapitan nie wie, jak się sprawy ćwiczeń wojskowych na terenach leśnych załatwia, no to niewątpliwie jest idiotą. Ma jednak tyle szczęścia, że bycie idiotą w tym kraju nie jest jeszcze karalne, albowiem w przeciwnym razie to już niewątpliwie odsiadywałby dożywocie. Płetwa spierdolił za stara i wszystkiemu się tylko przysłuchiwał. Leśny człowiek jednak nie odpuszczał. Spisał dane tłuka i zapowiedział, że do nadleśnictwa zapierdala. I taki mandat jednostce przypierdolą, no że kapitanowi, no to się takie kurwa ciepło w dupie zrobi, jak wszystkim japońskim kapitanom w sierpniu 1945 roku, którzy akurat byli na śladzie w Hiroszimie.